Prezydium Senatu skierowało dzisiaj do Komisji Etyki wniosek o ukaranie mnie najsurowszą karą nagany za ten tweet. Powiedziałem jasno, że prorosyjska większość w Senacie nie chce powołania Komisji do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Prawda w oczy kole, ale trzeba mówić prawdę prosto w oczy, szczególnie tym, którzy kłamią w żywe oczy.